Dzień dobry. Dzisiaj w UBKarze Audi Q5, wersja 8R z niesamowitym silnikiem. Taki samochód szukaliśmy bardzo długo. Jest to silnik 3-litrowy V6 o mocy 258 koni mechanicznych, z napędem oczywiście quattro, ze znakomitą skrzynią e-tronic. Samochód ten jest z 2015 roku. Przebieg tego samochodu to 136 tysięcy km. Przy przebiegu 120 km samochód przeszedł ostatni przegląd w serwisie Audi. Jest to potwierdzone w książce serwisowej. Oczywiście do samochodu jest dołączona książka serwisowa, komplet trzech kluczy. Zawieszenie tego samochodu, bajka. Powiem Państwu, jechałem wczoraj tym samochodem krótki odcinek, gdzieś około 5 km. Przyspieszenie niesamowite. Moc tego samochodu może nie przedstawia koniami aż takiej mocy, jaką ten samochód ma, natomiast mówi o tym moment obrotowy, 580 km. To praktycznie samochód przyspiesza poniżej 6 sekund. Tam dokładnie według książki wychodzi to około 5,8 sekundy do 100 km. Co więcej możemy powiedzieć o tym konkretnym egzemplarzu? Samochód niesamowicie utrzymany, jeżeli chodzi pod względem zużycia. Miałem dużo samochodów, przez nasze ręce przechodziło. Z takim samochodem rzadko kiedy mamy do czynienia. To znaczy on naprawdę tak nie wymagał nawet mycia, bo jak Państwo zobaczycie na filmie z bliska, kolega spróbuje, są nawet muchy gdzieś przyklejane, nie potrzebował praktycznie żadnych zabiegów. Tutaj nie poszły w ruch silikony, nie poszły w ruch jakieś odświeżacze. Wytarły go praktycznie mokrą ściereczką. Wygląda jak nowy, w środku pachnie jak nowy. Dbało ten samochód. Na samochodzie praktycznie nie ma odprysków. Wiadomo, po przejechaniu tam 130 tysięcy gdzieś jakiś mały odprysk można znaleźć, ale to naprawdę lakier jest w idealnym stanie. Jest to lakier perłowy, czyli tutaj dopłata to była bardzo duża w tym przypadku, bo powiem dla przykładu, to będzie wydatek około od 8 do 10 tysięcy, jeżeli chodzi o salon Audi. Samochód dodatkowo wyposażony jest w pakiet malowanych zderzaków. Tutaj dolna część tego zderzaka jest lakierowana. Lakierowane są tutaj boczne listwy. Lakierowane jest dół lusterek. Lakierowane są tak samo tutaj te osłonki przy bocznych lusterkach. Samochód ma bardzo ładne czarne relingi, które moim zdaniem dużo ładniej wyglądają niż srebrny, z racji tej, że samochód nie traci kształtu. On praktycznie, te relingi nie rzucają się praktycznie w ogóle w oczy, natomiast nie burzą bryły tego samochodu. Samochód dodatkowo wyposażony jest w pakiet chrom, czyli tutaj nad klamkami górnymi mamy takie chromowane klamki. Mamy tutaj listwę chromowaną, która biegnie dookoła samochodu. Mamy, co najważniejsze, panoramiczny dach. Bardzo fajna rzecz. W takie dni jak dzisiaj, jak wychodzi słoneczko w samochodzie, panuje taki bardzo komfortowy nastrój, jest po prostu więcej światła wpada do wewnątrz samochodu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Generalnie w 3-litrowych samochodach, dla tych, którzy nie są aż tak wytrawnymi znawcami motoryzacji, mogę powiedzieć pokrótce, to są zupełnie inne hamulce niż w wersji 2-litrowej. Jest troszeczkę inne zawieszenie niż w wersji 2-litrowej. Jakby to pokrótce podsumować ten silnik. No, powiem Państwu tak, 2-litrowy samochód według mnie służy do przemieszczania się. Oczywiście to jest dobry silnik, natomiast tutaj, jakby to powiedzieć, jest niedźwiedź, niesamowita moc. Tutaj jest każde naciśnięcie pedału gazu, ten samochód katapultuje do przodu. Ten samochód moim zdaniem jest dla osoby, która oprócz frajdy z przemieszczania się chce mieć jeszcze dodatkowe emocje związane z tym, że się przemieszcza samochodem. Ten samochód da olbrzymią ilość emocji. Proszę mi wierzyć, każde naciśnięcie, musięcie gazu, ten samochód torpeduje do przodu. W samochodzie tym mamy reflektory w technologii LED, czyli tutaj jest taka listwa LED-owa, ona bardzo ładnie świeci. I tak jak wcześniej wspomniałem, całe te zderzaki tutaj są chromowane. Bardzo podobnie wygląda pakiet S-Line. Praktycznie nie ma, moim zdaniem, dużej różnicy między pakietem S-Line. Zajrzyjmy do wnętrza samochodu. Wewnątrz jest bogato wyposażony. Mamy tutaj najbogatszą wersję skóry, czyli skórę połączoną z Alcantarą. Tutaj mamy wykończenia na uchwytach drzwi też ze skóry. To jest też opcja w Audi.
mamy elektryczną klapę, mamy elektryczne lusterka, mamy pakiet Piano Black, czyli tutaj te wykończenia są w takim fortepianowym czarnym kolorze. Mamy kierownicę trójramienną, mamy najlepszą nawigację, czyli tą z twardym dyskiem, która pokazuje też ograniczenia prędkości. Mamy klimatyzację czterostrefową, mamy asystenta zjazdu, mamy z tyłu podgrzewane fotele, mamy tutaj podgrzewane oczywiście fotele z przodu, jak i z tyłu. Jest regulacja tutaj oparcia na krzyżu, jest tutaj regulacja oczywiście tutaj podparcia łód. Tak jak wcześniej wspomniałem, praktycznie w samochodzie nie czyściliśmy nic. Rowy są umyte tylko ściereczką z kurzu. Natomiast proszę zobaczyć, jak kolega z bliska gdzieś dojedzie czy coś, praktycznie w tym samochodzie nie widać żadnych odznak zużycia, jest w stanie perfekcyjnym. Taki egzemplarz praktycznie znaleźć na naszym polskim rynku jest niesamowicie ciężko i niesamowicie trudno. Z dodatkowych jeszcze opcji, co tutaj kolega też pokaże za chwilę, są lusterka ściemniające się, czyli jak idziemy sobie po prostu po południu, ktoś przyświeci nam z tyłu lampami, te lusterka się ściemnia na taki ciemnozielony kolor. Z tyłu ktoś w ogóle nie woził pasażerów, ISOFIX-y w ogóle nie były otwierane, nikt tutaj nic nie wpinał. Z tyłu, tak jak wcześniej wspomniałem, jest dodatkowa klimatyzacja, którą można sobie sterować ciepło jak i zimno. Są podgrzewane fotele, jest pakiet siateczek. Niesamowicie wygląda panoramiczny dach. Mamy czarną podsufitkę, tak jak w wersji S-Line. Mamy dodatkowo w tym samochodzie jeszcze aluminiowe 18-calowe koła. Mamy kamerę cofania, mamy elektryczną klapę, o czym wcześniej wspomniałem. Mamy elektryczny chowany hak, czyli pociągamy sobie taką wajchą, ja za chwilę pokażę. Hak wyskakuje i tylko nogą go później popychamy. Tutaj tak samo na tylnej klapie jest listwa, ta chromowana, o której wcześniej wspominałem. Jest napis quattro świadczący o tym, że mamy napęd stały, czyli torsena, nie jakiegoś haldeksa, który się zapina. To jest stały napęd, on cały czas napędza ten samochód na cztery koła. Charakterystyczne dwie rury w wersji 3-litrowej. I tak jak wspomniałem, tył zderzaka też bardzo ładnie lakierowany. Wygląda to po prostu bardzo elegancko i nadaje taki sportowy charakter temu samochodu. Jest tutaj, ktoś sobie je zamontował, bardzo ładne siateczki, oryginalny produkt Audi. One stwarzają taką jakby otoczkę wokół tego samochodu, że ktoś może powiedzieć, że samochód ma przyciemnione szyby, to można w bardzo łatwy sposób sobie zdemontować. Jest znaczek Audi informujący na tym, że mamy do czynienia z oryginalnym akcesoriem Audi. To jest tutaj zamontowane również na bocznych trójkącikach. Pokażemy tył samochodu od drugiej strony. Praktycznie zerowe ślady zużycia gdziekolwiek, jak popatrzymy, ani żadnych ryz nie ma, niczego, żadnych jakichś śladów, które mogły świadczyć o tym, że ktoś go po prostu bardziej mocniej eksploatował. Co najważniejsze, silnik 258 koni to następca silnika 245. Mamy tutaj do czynienia z zbiorniczkiem AdBlue, czyli podniesiono tutaj względem poprzedniego silnika moc i samochód spełnia w tym momencie normę Euro 6. Dla tych, którzy podróżują po Europie, czytają prasę, boją się tego, że gdzieś tym dieslem nie wiadą. Diesel, który spełnia emisję spalin Euro 6, wjedzie do każdego miasta. To jest najnowsza emisja, czyli nie ma siódemki, jest szóstka, to jest najwyższy. Wpuszczany ten samochód będzie do każdej ulicy, tak jak samochód benzynowy. Przechodzimy tutaj obok. Proszę sobie zobaczyć, praktycznie tutaj na tym siedzeniu nikt chyba nawet nie siedział. O, piano pięknie wygląda. Jest Alcantara. Tutaj pokażę regulację. Sobie w ten sposób suwamy i podsuwamy. Napis quattro. Trójramienna kierownica, czarne relingi, o czym wspomniałem wcześniej. Tutaj bardzo ładnie wyglądają na klamkach te chromowane wykończenia. Teraz standardowo samochód zostanie przez nas sprawdzony. On wcześniej oczywiście ma ekspertyzę z Dekry, która świadczy o tym, że samochód był bezwypadkowy, bezkolizyjny, nie był w tym samochodzie malowany żaden absolutnie element. Natomiast my, chcąc pokazać Państwu, że jesteśmy też wiarygodni, każdy samochód na filmie sprawdzamy sobie czujnikiem lakieru. Do tego używam czujnik polskiej firmy, on tutaj ma taką ruchomą głowicę i będzie nam wskazywał w mikronach powłokę lakieru. Wartości Audi, które świadczą o tym, że to jest lakier fabryczny, powinny mniej więcej wahać się między 100 a 200. To powiem też Państwu, że to są mikrony, to żeby tam ktoś sobie nie pomyślał, że to jest aż tak duża rozbieżność. To są mikrony i będziemy sobie sprawdzać. Jeżeli tutaj mamy do czynienia z elementem metalowym, zapala się FE,
Jeżeli z aluminiowym, będzie się zapalał AL. Sprawdzamy sobie, ja tutaj przykładam w dowolnych miejscach. Powiem, Państwo sobie oglądajcie, a ja będę jeszcze coś opowiadał, może o naszej firmie, o tym konkretnym samochodzie. Ten konkretny egzemplarz no, szukaliśmy bardzo długo. Były zapytania. Generalnie w Polsce bardzo ciężko jest dostać kupiątkę z tym silnikiem, jest praktycznie nieosiągalna. Ja przeglądam na bieżąco oferty na Automoto, na polskich portalach aukcyjnych. Naprawdę, jak przeglądałem, może znalazłem 2-3 oferty, to albo tak, jest podane, że ktoś nie wystawia faktury, albo jest przebieg duży, albo coś z tym samochodem faktycznie było. Takiego egzemplarza jak ten konkretnie, obstawiam, że w tym momencie w Polsce drugiego nie ma. I teraz pytanie, czy warto dopłacać do SQ5, czy wystarczy nam faktycznie za cenę, tak jak tutaj ten samochód u nas kosztuje 139, mieć samochód praktycznie z mocą zbliżoną, bo wiadomo, tam w SQ5 mamy do czynienia z biturbo i tam jest moc 313 koni. Natomiast czy to aż wykorzystamy w SUV-ie, no, ciężko mi jest powiedzieć. Obstawiam, że no, może być problem z tym z racji z tej, że wiadomo, SUV-em po zakrętach się tak szybko nie da jeździć. Natomiast ten samochód jak najbardziej, moim zdaniem, z tym silnikiem jest idealnie skomponowany. Tu jeszcze pokażę na dachu. Wszędzie Państwo widzicie, są wskazania fabryczne, żaden element nie był w żaden sposób malowany. Tak samo ten samochód u nas nie przechodzi żadnych zabiegów upiększających. To znaczy nie ma żadnej korekty lakieru, nie ma tutaj, nie idą w ruch jakieś polerki. Ten samochód, jak ktoś do nas przyjedzie, gdzieś w którychś miejscach pokazuje, że ma jakieś, na przykład, nie wiem, minimalne ryski od szczotek gdzieś na menu czy coś. Wszystko to bez problemu możemy klientowi zrobić. Zajmujemy się profesjonalnie korektą lakieru, profesjonalnie nakładamy kwarc. Jeżeli ktoś by się zdecydował, w każdym momencie możemy zrobić. Natomiast klient widzi, że ten samochód przyjechał do nas w takim stanie, że on ma minimalne ślady użytkowania, które świadczą o tym, że przy tym samochodzie nie było nic zmajstrowane. Umówmy się, samochód z przebiegiem 130 tysięcy km nie może być mieć lakieru tak jak samochód w salonie. Natomiast przeglądając różne oferty na portalach ogłoszeniowych, ja często widzę, że te samochody się błyszczą lepiej niż w salonach. To świadczy o tym, że ktoś miał coś do ukrycia, albo próbuje, na przykład, nie wiem, nabrać kupującego, że ten element jest oryginalny, a on tak naprawdę wyprodukowany. W naszych samochodach wszystkie elementy są fabryczne. Żaden element nie był wkręcany, żaden element nie był w jakiś sposób naprawiany. W jaki sposób mogę Państwa przekonać jeszcze do zakupu tego samochodu? Powiem tak, kupując Audi Q5 nowe z takim silnikiem, z takim wyposażeniem, to będzie wydatek, obstawiam, rzędu 300 tysięcy. Teraz tak, co zyskuje klient, kupując u nas używany samochód? Zyskuje to, że za cenę 139 tysięcy ma samochód wyposażony praktycznie maksymalnie i ktoś, kto by teraz podjechał na przykład do Audi i zastanawiał się nad zakupem nowego Audi Q5, jakąkolwiek opcję z jednym napędem, z manualną skrzynią, z silnikiem, powiedzmy, standardowym. I teraz tak, warto dopłacić sobie, do samochodu. Obstawiam, że tak. Co jeszcze? Przede wszystkim proszę nas obserwować na Facebooku. Na Facebooku dodajemy na bieżąco nasze oferty. Można też zobaczyć, jak nasza firma prosperuje, jakie nam przyświecają cele. Budujemy sobie zaufanie klientów, to są samochody stricte selekcjonowane, to nie są przypadkowo kupowane samochody na placu. Każdy samochód ma pełną historię serwisową, ma fakturę VAT, jest badania technicznego przeprowadzonego przez rzeczoznawcę Dekry. Staramy się sprowadzać samochody, które są w miarę możliwości maksymalnie wyposażone, żeby klient sobie, kupując używany samochód, miał świadomość tego, że naprawdę jeździ fajnym samochodem. Zapraszamy do kontaktów telefonicznych, mailowych, odpowiadamy na każdego maila. Staramy się wytłumaczyć, jak to się